Witam wszystkich serdecznie. Chciałem pokazać, co sobie ostatnio kupiłem. Jak wiecie, większość osób, które mnie zna, wie, nie używam rodpodów bardzo rzadko, chociaż posiadam, ale go nie używam. Jestem zwolennikiem podpórek i wszelkiego rodzaju buzbarów, takich elementów. Jakoś nie przepadam za dużą torbą z rodpodem, chociaż są sytuacje, gdzie rzeka, kamienie, no trzeba ich użyć. Dlatego mam rodpoda, ale używam podpórek. Ostatnio u naszego kolegi zauważyłem, nad wodą obejrzałem sobie zestaw kordy. Korda Singles, tak się to nazywa. Jest to zestaw wszystkich elementów do łowienia z podpórek z buzbarami. Pokażę Wam, to jest pełen zestaw, kompaktowa mała torba o wymiarach 35 na 22 i maksymalnie 10 cm wysoka, więc kompaktowa mała, lekka nie jest, mogę Wam sprawdzić. Ze względu na to, że mam niestety wszystko, wszystkie elementy, no ta waga idzie w górę. Oczywiście można się pozbyć części elementów. Nie wiem, czy to widać. 4950, czyli niecałe 5 kg ma pełen komplet. Dobra, o co chodzi z tym Singles? Pokażę. W torbie, przesunę trochę kamerę. O właśnie, jeszcze może trochę bardziej. Torba jest podzielona na dwie części. Pierwszą częścią jest po otwarciu, mamy dwie kieszenie prostokątne. Jedna przeznaczona jest według instrukcji na centralkę, druga przeznaczona jest na wszystkie inne elementy, jakie chcemy zabierać. Zapasowe, nie wiem, odważniki do swingerów, jakieś przejściówki, takie rzeczy. Dwie torby. Na tej stronie mamy dwie podłużne kieszenie mieszczące po dwa buzbary każda, z tym, że jeden krótki, jeden długi. Dwóch tych długich nie włożymy. Chodzi tu o ułożenie buzbarów w środku w torbie. Dalej, po drugiej stronie mamy podstawowy zestaw do rozkładania, łącznie ze stabilizatorami. I z tej strony, spróbuję to pokazać do... Mamy zestaw z alarmami, podpórki i bagresty na podpórkach. Zacznijmy od buzbarów. Buzbary dostępne są w dwóch wersjach, na 3 i na 2 wędki. Na 3 wędki zaczynają się od wymiaru 8,5 incza. To jest dokładnie 22 cm. Następnym wymiarem jest 9,5 incza. To jest 24,5 cm. Następnym wymiarem jest 10,5 incza, którego nie posiadam. I największa jest 11,5 incza. Ten akurat wymiar mam. Wam pokażę. To jest taki długość i on dokładnie ma, mówię od środka gwintów, bo to na tym to polega, 30 cm. 29 tam z kawałeczkiem, 29,8. Dobra. Jak wiecie, w Anglii jest bardzo popularne łowienie na bardzo wąskie buzbary, dlatego że oni się lubują bardzo blisko wędki siebie, do tego stopnia, że dokupują składane rączki do kołowrotków, żeby to wszystko było kompaktowe, jak najmniejsze. Ja tak nie lubię, więc jeżeli ktoś planuje kupienie buzbarów na 3 kołowrotki, proponuję dwie największe długości, czyli 10,5 incza i 12,5 incza. Tu wchodzą na ten 11,5 incza. Ja mam 3 Big Bind Runnery XTRA CI4. Mieszczą się na tym buzbarze, więc spokojnie można takie użyć. Drugim rodzajem buzbarów są na dwie wędki. Oczywiście na 3 możemy używać na 2 możemy używać tylko na 2. I co najśmieszniejsze, to jest najdłuższy buzbar. Są dużo krótsze, a to jest najdłuższy buzbar. 6,5 cala to daje chyba 17 cm. Ja go używam do dwóch kołowrotków, pasuje mi idealnie,
ale nie polecam krótszych, bo no niestety nie zmieścimy. Anglicy, tak jak mówiłem, małe kowrotki, krótkie wędki, małe wody, oni sobie tam lokują blisko, składane rączki, wszystko ciasno, jak najbardziej się da. Dobra, to mamy i też tych krótkich są, na dwie wędki są trzy różne rozmiary, więc można sobie dobrać. Pokażę, o co to chodzi. Użyję najdłuższej podpórki. Dobra. Podstawową rzeczą do podpórki jest szpikulec. Szpikulec, a wiecie co, będę używał nie tej długiej, będę używał na dwie, będzie mi łatwiej do kamery pokazywać. Podstawowy jest szpikulec wbijany w ziemię, jego wkręca się do busbara i tutaj jest taka jedna odmienna rzecz ze wszystkimi, które busbarami i podpórkami, które używamy. Nie wbijamy do połowy. Wbijamy tak głęboko, aby się busbar oparł na ziemi. Ma się oprzeć na ziemi, dzięki temu jest bardzo stabilny. Nie przesuwa się na boki, nie przesuwa się przód, tył. Jest stabilny. Jeżeli komuś na miękkim, to jest chyba 15 cm dokładnie, żeby nie było. No 14,5 cm ma szpikulec. Jeżeli to komuś nie wystarcza, bo jest na przykład za miękki teren, nie ma żadnego problemu. Po pierwsze, możemy założyć stabilizator do tego. Stabilizator jest bardzo fajny. Zobaczcie, jak jest zrobiony. Mała kuleczka wchodzi idealnie na busbar i dokręcamy do tego szpikulec. I tak jak mówiłem, wbijamy do samej podpórki. Jak widzicie, jest coś takiego. Jeżeli to komuś nie wystarcza, w singlesie przewidziane jest także przedłużko. Uniwersalne przedłużki 10 cm. Wkręcamy przedłużkę. Wkręcamy szpikulec. I wtedy już mamy 25 cm, 24,5 cm na głębokość. Pamiętajcie, że cała wchodzi w ziemię, więc to naprawdę jest stabilne. To jest taka podstawa. Następną rzeczą, którą Wam pokażę, jak się montuje alarmy i backresty. Ja mam przygotowane alarmy na średniej długości przedłużka. Są, może najpierw wkręcę. Jak zauważyliście, stosuję filowskich szybkozłączek. Bardzo ułatwia to montaż i wszystko. Teraz tak. Wkręcamy dany element. To ja pokażę Wam jeszcze inny, dłuższy i krótszy element. Mam wszystkie elementy dodatkowe. Oczywiście startując nie trzeba tego wszystkiego kupować. Jest to tak zrobione, że każdy element można dodatkowo kupić. To nie jest zestaw, tylko odpowiednio kawałek. Jak widzicie, można kupić od najkrótszej tej przedłużenia, które... no dalej. No coś się zastało. O. Nie używam, więc dlatego... Można wydłużać, każda z nich jest króciutka, bardzo krótka, ona jest długości 6,5 cm. Sama ten, po złożeniu jej maksymalnie będzie miała pewnie z 8, zaraz zobaczymy, 9 cm. Czyli jak widzicie, 9 cm jest najmniejszy element, on jest wydłużany o kolejne tam 5 cm, można to jest najmniejsze. Drugą długością jest ta długość. Sorki, już nie będę wykręcał przejściówki. To jest ta długość. I ona ma 13 cm. I oczywiście tak samo jak poprzednia jest wydłużana. Więc można sobie ustawić dokładnie na żądaną wysokość. Osobiście do alarmów używam tej średnich elementów. Przy backrestach mam dłuższą, bo to jest, tak jak mówiłem, trzy długości. Najkrótsza, średnia i jest jeszcze najdłuższa. Czyli jest ta różnica każdej około 5 cm, może troszeczkę mniej.
Dobra, przykręćmy drugi alarm, żeby to pokazać. To jest podstawowy, tak jak mówię, dotąd się wbija, całość ta jest nad ziemią, wygląda jakby zwykłe podpórki były, z tym, że jest to dużo, dużo bardziej stabilne niż na zwykłych podpórkach. Alarmy, wiadomo, proste montowanie. Mamy zestaw. Co do tego można dołożyć? Przede wszystkim każdy z tych elementów, jeżeli ktoś twierdzi, że mu nadal jest za nisko nad ziemią, tymi, które Wam pokazałem, elementami rozsuwanymi, także można przedłużać. Ale też można użyć tej uniwersalnej przedłużki, którą przedłużaliśmy. Szpikulec, można to użyć, wydłużając o kolejne 10 cm, regulując sobie, tak naprawdę, jeżeli ktoś lubi pół metra nad ziemią, jeżeli ktoś mówi 70 cm, każdy sobie może dodatkowo uregulować. Co dalej? Dalej. To jest podstawowy zestaw, tak jak mówiłem, można zrobić spokojnie 3 alarmy z długim busbarem. Kolejną fajną sprawą przy singlesach jest dla osób wędkujących na pomostach. Odkręcamy szpikulec, odciągamy stabilizator i mamy standy. Stan malutki, ale jest tak zrobiony, że wchodzi idealnie w element. Jest naprawdę stabilny. Ma wypustki pod spodem, czyli na pomości nie powinien się przesuwać na boki. A jest na tyle stabilny, że jestem w stanie postawić na nim normalnie busbary i to wszystko stoi. Nie wiem, no taki zestawik sobie sprawiłem. Nie jest on tani. Nie ukrywajmy, nie jest on tani. Wszystkie zestawy po złączeniu, po zliczeniu naprawdę dają dość sporą kwotę. Ale wiadomo, że nie jest to zestaw na krótko. Wszyscy teraz twierdzą, no dobra, wszystko fajnie. Świetna rzecz, fajna rzecz, wszystko fajnie wygląda. Ale pytanie jest jedno. Co z jakością? To przecież to korda. No i tu jest zaskoczenie, to nie jest korda. Korda wypuściła to pod swoją nazwą, jako Korda Singles, ale tak naprawdę producentem jest, ja Wam pokażę, producentem taki mały znaczek, nie wiem czy to będzie widać, spróbuję to pokazać. O, jest tutaj w narożniku, widać napis Jack. Producentem jest Jack, czyli o jakość elementów nie musimy się martwić. Naprawdę są wysoka jakość wszystkich elementów. Nie rysują się. To jest prawdziwa nierdzewka. Ciężka. Nie będę ukrywał, że jest ciężka jak na te elementy, ale miałem kilkanaście innych zestawów i powiem Wam szczerze, no Singles zrobił na mnie wrażenie, szczególnie nad wodą, nad stabilnością w czasie brania. No jest naprawdę rewelka i używam go od jakiegoś czasu i jestem w niebo wzięty tym zestawem. Nie będę ukrywał, drogi, ale nie kupiłem też wszystkiego od razu. Tak jak powiedziałem, każdy z tych elementów można dokupić osobno, nie trzeba tego zrobić od razu za jednym razem, a przede wszystkim można kupować elementy używane. Tak ja zrobiłem, nie będę ukrywał. Kupiłem sobie podstawowy zestaw używany. Były w nim dwa busbary, był szpikulec do wbijania i były trzy podpórki z przodu. Resztę elementów po prostu szukałem sobie lokalnie do odbioru albo eBay. Dwa busbary kupiłem nowe, bo akurat były w promocji na Angling Direct. No i tak łącznie wszystko dokładając do siebie, wyszło na to, że złożyłem sobie cały zestaw, bo chyba już nic więcej nie można mieć i używam go w sumie od ostatnich kilku zasiadek, tylko używam singlesa, jestem w niebo wzięty, naprawdę stabilny, bezproblemowo, mała torba, no u mnie to właśnie w Polsce jest troszeczkę inaczej. Każde, w większości łowisk, nie mówię, że każde, bo to byłoby, w większości łowisk zapewnia dojazd samochodem
na samo łowisko, na samo stanowisko. W Anglii niestety większość, nawet powiem 90% miejsc do wędkowania trzeba niestety zasuwać z wózeczkiem. Niestety nie pozwalają parkować zaraz na nabrzeżu, tylko trzeba zostawiać samochód na parkingu, a z wózeczkiem. Więc dla mnie ograniczenie, waga nie jest aż tak bardzo ważna, no bo waży na pewno też powyżej 4 kg. Tam nie ma żadnego problemu. Musiałbym zważyć, ale na pewno na 100% wiem, że waży więcej. Ale ilość miejsca na wózku. Jak ładując wózek, staram się ładować go jak najbardziej kompaktowo i jak najniżej. Wtedy jest dużo łatwiej nim balansować. Jak zrobimy, załaduję zbyt wysoko, jest szansa, że gdzieś na jakimś zakręcie albo na jakimś nierównym terenie przewrócę go na bok. Dla mnie najważniejsze jest zmniejszenie, jakby to powiedzieć, wielkości i kompaktowe wymiary do przenoszenia. Więc no, singles tutaj naprawdę sprawia wrażenie super i tak jak mówiłem, wszystko można pochować. Wszystko ma swoje miejsce, nie ma żadnego problemu, wszystko się mieści, wszystko jest dopasowane do rozmiaru. Tak jak mówiłem, ja mam kilka przedłużek, trzy mam do busbarów, dwie mam do szpikulców, mam te trzy krótkie elementy wysuwające. Niestety, no nie wiadomo, czasami jest tak, że jedna woda wymaga do tego, żeby wędki postawić, przód wędek postawić wyżej. Niektóre wody wymagają, żeby szczytówki wędki były schowane pod wodą. Ja lubię, żeby szczytówki były jak najbliżej wody. Nie wiem, 5 cm nad wodą, bardzo mi to, bardzo lubię, pomaga. Nie ma zbytnio fałszywych brań, ptaki przepływające nie poruszają żyłek, więc wszystko dla mnie jak najbardziej odpowiada. No tak jak mówiłem, no, korda wypuściła pod swoim szyldem, jest to produkt Jaga, więc nie ukrywajmy, będzie jakość naprawdę dobra. I teraz odnośnie jakości, wiem, że wszyscy zaraz powiedzą, mamy polskiego fila. Phil robi zajebistą robotę i nie ukrywajmy. Świetna robota, świetne produkty. No jest naprawdę bardzo, bardzo fajna firma. Ja patrząc, mając kilka rzeczy z Jaga, mając kilka rzeczy właśnie z Phila, twierdzę, że jest to naprawdę bardzo zbliżony poziom. Nie umiem określić, który jest wyższy. Kilka rzeczy bardziej mi się podoba w Jagu, kilka rzeczy bardziej mi się podoba w Philu. Ogólnie sam wybrałem Jaga, ale to chyba dlatego, że ciężko jest dostać. Dla mnie jest łatwiej wszystko załatwić na miejscu w sklepie niż w Polsce. Widziałem elementy z Phila, naprawdę świetna firma. Gratulacje, bo robicie zajebistą robotę. Tylko się cieszyć, że znalazła się polska firma, która potrafi wykonać takie elementy. Co do elementów samego Phila i Jaga, ja zawsze twierdziłem, że Phil wzorował się Jagiem. Po rozmowie z Philem, z przedstawicielem Phila, wiem, z producentem, wiem, że tak nie jest. Mają swoje, jakby to powiedzieć, biuro projektowe i sami sobie to projektują. W tym przypadku akurat powiem, że naśladowanie Jaga byłoby żadnym wstydem, wprost przeciwnie. Jag od dawna uznawany jest za jedną z najlepszych firm na świecie produkującym busbary, podpórki i takie rzeczy. No, cena mówi sama za siebie, więc no, obie te firmy bardzo polecam i nie ma problemu. Ja ze względu na to, że nie mieszkam w Polsce, wybrałem Jaga, bo mam łatwiejszy dostęp do wszystkiego. Może Phil zrobi coś bardzo podobnego. Byłoby super. I naprawdę coś takiego i mieć wszystko w tym. Trzy alarmy, centralka, wszystkie możliwości busbarów. Zapasowe, mam w środku zapasowe dwa komplety hangerów. Ciężkie hangery od kordy. Wszystkie odważniki. Wszystko mieści się w jednej torbie kompaktowej, którą można wrzucić na wózek, do samochodu. Zajmuje naprawdę bardzo mało miejsca. Nie wiem, no mam nadzieję, że komuś się przyda moje tłumaczenie na temat tego zestawu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Ja tam chętnie odpowiem na każde pytanie.
Jeżeli macie jakieś uwagi, to też piszcie, bardzo chętnie. Ja tam jestem osobą, która przyjmuje, jakby to powiedzieć, krytykę na klatę. Nie mam żadnego z tym problemu. Wędkarstwo karpiowe tym bardziej jest takie, że jedni mogą robić jedno, drugi mogą robić drugie, każdy robi po swojemu. Oczywiście warto słuchać doświadczonych kolegów, takich jak ja to robię. Mam kilku kolegów, którzy naprawdę doradzają mi w kilkunastu sprawach, szczególnie w technice rzutu, szczególnie w zestawach końcowych. To jest cały czas, to jest temat rzeka, który całe życie człowiek się uczy i tu nie ma powiedziane, że raz jest idealnie, raz jest źle. Zawsze człowiek się uczy dobierania, nie wiem, zestawów do podłoża. No to jest naprawdę temat rzeka. I chyba najważniejsze, i tu muszę podziękować, dziękuję, Rafał. Pewnie ci, którzy mnie znają, to wiedzą, o którym Rafale mówię, Rafał Wojewoda. Bardzo dziękuję za pomoc w nauce posługiwania się markerem. Dopiero niedawno odkryłem narzędzie markera, gdzie rozróżnianie dna i takich elementów markerem jest po prostu świetne. Przyznam się, że mam dipera. Mam dipera, używałem dipera jakiś czas temu bardzo dużo. A ostatnio dipper, jakby to powiedzieć, wisi w garażu i nie jest używany, ale za to na każdą zasiadkę zabieram markera. Marker jest fajnym narzędziem, bardzo przydatnym. Można znaleźć naprawdę świetne miejscówki, rozpoznać twardość, nawet do tego stopnia, że można rozpoznać, czy w danym momencie jest dno idzie do góry, dno idzie w dół, czy jest dołek, czy jest miękko, czy jest twardo. Można naprawdę wszystko poznać. Kwestia jest tylko wprawy i nauki. Więc polecam markera, ale mówiliśmy o Gorgie Singles. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli jeszcze jakieś zdjęć chcecie, postaram się na następnej zasiadce porobić kilka zdjęć nad wbitych, ustawionych wędek na tym, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!